Więc może, ponieważ mamy się zająć dalej psychą, może zaczniemy od jakiegoś przypomnienia, kto pierwszy zacznie? Jak widzę, mam tylko trzech z otwartymi mikrofonami. Więc może ktoś z was trzech? Nic nie pamiętamy z tej pisy? Słychać mnie? Słychać, słychać. Bo już myślałem, że nie słychać mi. To taki szeroki temat, że nie wiadomo od czego rozpocząć. Najlepiej od początku, jak ona się zaczyna. Chodzi o światło, tak, że najpierw chcemy otrzymać światło, później bierzemy tyle, znaczy później oddajemy światło, później bierzemy nie, tyle. Może, nie? Może zacznijmy w ten sposób. Jak powstaje naczynie? Bo światłem się zbyt nie zajmujemy. Światło to nie my, my to naczynie. Więc może zacznijmy od naczynia. Czyli naczynie najpierw chce otrzymać światło. A w jaki sposób powstaje to chce? Pojawia się pytanie. Przepraszam? Pojawia się pytanie. Na czynie to jest pytanie? Czyli poczuło brak przerwy w czym? Czyli było światło i nastąpił brak, wtedy naczynie odczuło. Czyli rozumiemy z tego, że naczynie może być wcześniej, ale dopóki nie ma świadomości, nie ma tego chce, naczynie nie istnieje. Więc tak powiedzieliśmy też, pytanie to jest naczynie, a odpowiedź to jest wypełnienie. Więc co się dzieje w takim razie w Chinie Alef? W Chinie Alef znaczy nie chce brać światło. Co jest przed Chiną Alef? Jest jakaś możliwość, że jest coś przed nią, ale? To tak jak, nie wiem, chyba w płodzie, że nie ma tej świadomości, odrębności. Czyli coś na samym początku. Tak. To jest tak, jak to jest na przykład w świetle i nie wie jeszcze, że jest świetle. Nie ma tej świadomości. Tak, nie ma jeszcze tej świadomości. Nie ma świadomości swego istnienia lub istnienia światła. Jeżeli mówimy tylko o jakimś zrozumieniu, że to jest światło.
Więc on może mieć świadomość swojego istnienia, ale nie ma świadomości, że jest światło, bo u niego on bierze to światło, tak jak z reguły my bierzemy wszystko, co nas otacza. Czyli jak mamy oczy i widzimy, że jest dzień i noc, bierzemy to jako pewnik. I dlatego też nie potrafimy za to dziękować, bo nie mamy świadomości, że to może nie być. Więc to jest mniej więcej podobny stan. Czyli jak nazywamy taką tę sytuację? Sytuacją płodu, bo nie matki. Tak, ale to w ziemskim, a jak nazywamy to duchowym, kabalistycznym? Pięć punktów za odpowiedź i telewizja na raty. Reszta bez mikrofonu może pisać. Jeszcze nie ma podziału, więc nie ma co łączyć. Wiemy, że musi być ta sytuacja, bo mamy przejść zawsze pięć poziomów. Więc co to jest takiego? Właśnie to jest całość, ale jak ją się nazywa wtedy tą całość? Acmu, to jest powodem powstania tego, co my szukamy. Acmu, to nie potrafimy też określić, bo to nie jest coś, co jest dla nas do osiągnięcia. Może wina? Przepraszam? Tak myślę, że może ten stan winy, tak? Jak ten pierwszy. Nie, bina to jest nawet nie pierwszy, bo chochma jest ale, czyli ten drugi jest chochma. Po chochmie jest dopiero bina, czyli to jest trzeci. Czyli keter. Więc jak to będzie keter? Bo keter to już jest parcuf, czyli to jest naczynie. Ale tu jeszcze nie ma tego naczynia. I keter to jest zawsze coś, co jest już w następnym stopniu. Więc jak ten stopień, który nazywamy, który jest powyżej Pchiny Alef, jak go nazwiemy? Adam Kadmon. Adam Kadmon to jest świat, w którym to się właśnie dzieje. A ta rzeczywistość, która jest w tym świecie, jak ją nazwiemy? Ta rzeczywistość jedności, połączenia wszystkiego? To się nazywa korzeń. Szołeż. Słyszałeś już o tym? Tak. Okay. Teraz, dlaczego to nie ma żadnej litery?
bo nie ma rozróżnienia. Więc co to takiego w takim razie jest litera? To już to pierwsze rozróżnienie, już to powstanie naczynia. Pierwsza litera, czyli już jest, litera to jest też naczynie. Więc rozumiemy, że dlatego tam nie ma żadnej litery. Jeżeli bierzemy te cztery litery imiona Hawaja, to znowu mamy tylko cztery. A piąta litera, która jest w imieniu Hawaja, ktoś pamięta, jak się nazywa? Ta najbardziej szlachetna, ta najbardziej czysta. Która nie jest literą, ale jest jakieś oznaczenie tego. Ktoś to pamięta? Ciupcik szalejut? Dokładnie. Bo to nawet nie ma litery, która to może oznaczyć. I dlatego ta litera jud ma taki ogonek, taki ciupcik. I to jest właśnie oznaczenie tego korzenia. Rozumiemy, że to wszystko jest tak wysoko, że nie ma tego rozróżnienia, to znaczy to jest dla nas nieosiągalne. A ponadto wszystko jest dopiero acmuto, czyli rozumiemy, że te rzeczy są dla nas nieosiągalne, choćby z takiego powodu, że jeżeli acmuto jest na początku i on jest wszędzie, czyli nie ma miejsca, że go nie ma, jak może powstać miejsce na coś, co w nim nie ma? Bo chęć to jest coś, co w nim nie ma. A on tworzy chęć. I dla nas nigdy nie będzie zrozumiałe, jak i gdzie może powstać chęć. Z tego właśnie pochodzi to pojęcie, że on jest nieograniczony w swoich możliwościach. Czyli coś, co dla nas jest absolutnie niemożliwe, dla niego jest możliwe. Więc rozumiemy, że w chinie alef naczynie odczuło, że istnieje. I co wtedy? Zrozumieliśmy, że odczuło, że istnieje przez to, że było jakieś wypełnienie, przestało być to wypełnienie i naczynie wtedy odczuło brak. I co dalej? Jak odczuło brak, to pojawiła się chęć, żeby otrzymać z powrotem właśnie to światło, które było do tej pory wypełnione. Czyli z tego rozumiemy, że jak pojawiła się chęć, to była widocznie przy tym jakaś przyjemność niezauważalna. Dopiero jak powstał brak, powstało odczucie przyjemności. Która została stracona. I co dalej? No, naczynie zaczyna przyjmować to światło, bo ma tą chęć i zaczyna się napełniać światłem. I co dalej?
to cały czas się napełnia, aż w końcu zaczyna odczuwać, że ta przyjemność otrzymywania światła jest mniejsza od tej przyjemności, którą ma światło, czyli od przyjemności oddawania światła, dawania światła. Ale ono musi zrozumieć najpierw coś innego. Aby dojść do tego wniosku, który powiedziałeś, ono musi zrozumieć coś innego. Czy chodzi o to, że musi zacząć odczuwać wstyd? Jeszcze nie. Bo wstyd jest możliwy dopiero jak jest porównanie. Nie ma wstydu z niczego. Wstyd to jakaś różnica zawsze. Ci bez mikrofonu proszę pisać. Dokładnie, odczucie dającego. Bo jeżeli coś zostało przerwane i zostało znowu, jest z powrotem, to jest ktoś, kto wydaje. I czemu daje? Bo widocznie ma przyjemność zdawania. W nim nie ma braku. Więc on nie daje z braku. Ma przyjemność zdawania. I wtedy jest takie pierwsze odczucie, najpierw ciekawości. Jaka to jest przyjemność zdawania? Może dawać jest większa przyjemność niż brać. Warto spróbować. I jak nazywamy ten stan? Pchina bet, dokładnie. I co się dzieje w pchinie bet? Naczynie już nie przyjmuje, nie bierze, tylko zaczyna dawać. I daje do tego momentu, aż po prostu zaczyna się dusić, bo już tego światła nie ma. I co z tego rozumiemy? Że naczynie no, może tylko dać do tego punktu, do którego samo jest wypełnione, czyli może tylko... Co z tego rozumiemy jeszcze? Jest coś bardzo ważnego, że musimy tutaj zrozumieć. Może to zrozumiemy, żeby dawać, to trzeba najpierw brać. Tego jeszcze nie wiemy, dopóki się nie zaczęliśmy dusić. Teraz zajmujemy się dawaniem.
I co z tego, że dochodzimy do momentu, że się dusimy, możemy zrozumieć. Nie. Co z tego rozumiemy? Pomyślmy o tej sytuacji. To już Marek powiedział. I to powiedziałem, to dopiero się dzieje, jak się dusimy. Ale jaki wniosek jest tutaj? Bardzo ważny wniosek. Myślcie nad tym wnioskiem. Reszta też dołączyć, albo mówić, albo pisać, bo inaczej... Nie, nie ma takiego wniosku, jest tym niczym. Albo mówić, albo pisać, inaczej nie idziemy do przodu, inaczej ja mówię, u was nic nie zostaje i to do niczego nie podobne. Bez aktywnego udziału z waszej strony nie posuwamy się do przodu. Nie ma Aleki w takim razie. Spróbujemy to rozwinąć. Co było w Pchinie Alef? Wrócimy do Pchiny Alef. Chęć brania. Przyjemność z brania. Co jest w Chinie Bet? Przyjemność zdawania tego, co wzięliśmy. Wniosek? Trzeba brać, aby dawać. Nieprawidłowo. Wniosek? Dawać, aby móc brać. Nieprawidłowo jeszcze. To nie jest to, o co pytam. Tu ma być inny wniosek. Chęć upodobnienia. Nie. Jeszcze raz. Jaką chęć mamy w Chinie Alef? No przyjemność brania, z brania. Brać. Jaką mamy przyjemność i po co szukamy tej przyjemności? Po co chcemy wymienić przyjemność? Bo... Dlaczego w ogóle emanujemy? Bo chcemy, że Stwórca, jeżeli daje, to to znaczy ma większą przyjemność niż my. Chcemy. Więc co powiedziałeś, że chcemy sprawdzić, tak? Tak, chcemy sprawdzić. Więc co się dzieje w Chinie Bet? Jaki wniosek? Chcemy być tacy jak Stwórca. Jaki wniosek? Ojej. Jeszcze raz. W Chinie Alef w jaką mamy przyjemność? Brać. Jesteśmy ciekawi, czy przyjemność, która jest udającego, jest większa. I jaki wniosek? No sprawdzamy, że jest jednak większa. No i jaki wniosek? Jak sprawdzamy, to mamy wniosek, prawda?
że przyjemniej dawać niż brać. I z czego to widzimy? To jest prawidłowy wniosek, ale z czego to widzimy? Z odczucia. Pomyśl jeszcze raz, Mariola. Jesteś blisko, ale to nie tak. Z czego mamy wniosek, że przyjemność z dawania jest większa? Nie. Z czego pochodzi ten wniosek? Pomyślcie. Chyba z odczucia tej przyjemności, no bo wtedy porównujemy tą przyjemność. Nie. Wróćmy jeszcze raz do Pchiny Alew. Ktoś nas zmusił w Pchinie Alew, żeby przestać odczuwać przyjemność z brania i zająć się odczuwaniem przyjemności z dawania? To nasz wybór. To nasza ciekawość. Chcemy sprawdzić, co tam jest. Może tam jest coś lepszego. Więc teraz dajemy. Jak widzimy, że to jest większa przyjemność? Jak z tego możemy wywnioskować, że to jest większa przyjemność? Bo skoro on daje, no to znaczy, że... Nie, tu jego nie ma, tu jesteśmy tylko my. Jak my wywnioskujemy, że ta przyjemność jest większa? On się odwrócił, poszedł do kina, zostawił nas samych. Jak my potrafimy wywnioskować z tej sytuacji, że przyjemność dawania jest większa? Logicznie nie, tylko... Logicznie, tylko logicznie. Ja chcę logiczną odpowiedź. Bo pticha to jest logika, matematyka i wszystko. Więc logiczne odpowiedzi są najbardziej prawidłowe. Rozumiem, że późna godzina i ciężko myśleć, ale spróbujcie docisnąć to. Z czego dochodzimy do wniosku, że przyjemność większa jest z dawania? No po prostu czujemy to. Czujemy, ale przy pomocy czego to czujemy? My tam nie wiemy, co to jest dokładnie te pchiny, mamy ich opis i jak dochodzimy do wniosku, że nie mamy jakiegoś podłączenia, nie mamy też jakiegoś zegara, więc trudno nam naprawdę odczuć. Jak mamy jakiś logiczny wniosek, że przyjemność z dawania jest większa? On poszedł do kina, nic nie widzisz. No to rozwijaj się właśnie, dlatego jest to pytanie. Jak wiemy, że naczynie ma więcej przyjemności z dawania? No właśnie, w ego on mierzy tą... Ego on to mierzy, ale co nam tutaj mówi? Co nam udowadnia? Że dawanie nie musi się kończyć. Ale kończy się, nie? Zapas się skończył, więc dawanie mu się kończy.
No to jeszcze raz powtórzymy, że mamy dla tego, który to nam powie, 5 punktów i telewizję na raty. No ci mniej aktywni może spróbują też? Ci milczący, nagrywający i tak dalej. Oprócz jednej, która jest bardziej aktywna, nagrywająca, pisze. Nowy zestaw, więc jest w nowym zestawie jedno pytanie. Jak dochodzimy do wniosku, że dawać jest przyjemniej? No bo jeżeli dajemy, to nie pojawia się żaden wstyd, a jak już bierzemy, no to w końcu zaczyna... Nie ma jeszcze żadnego wstydu, gdzie wstyd? No lepiej dawać, bo jesteś się mniej zależny. Jak się bierze, to się jest zależny, no bo trzeba po prostu od kogoś brać, a jak się daje, no to ja jestem tym dającym, czyli ja jakby bardziej jestem, no, pełniejszy. To jest może filozoficzne, ale to nie jest dowód. Tu potrzebujemy dowód. Corpus delicti. Może to, że... przestępstwo. Może to, że skoro ten, który jest dający, daje... Dającego nie ma w tym momencie. Nie ma dającego. Nie ma go. Nie ma. Jest tylko biorący. Dający, nie wiadomo co z nim. Poszedł do kina, poszedł na spektakl, poszedł na mecz. A my mamy teraz odpowiedzieć, w czym jest dowód, że dawać jest lepiej. Bo bez dawać jest lepiej, dusza nie chce się ozdobić. A ozdobić to dawać. Więc musimy znaleźć, co jest powodem, że dawać jest lepiej. Gdzie jest dowód na to? Może to jest takie nasze założenie, nie ma dowodu. Jeżeli nie ma odczucia, no to jak mam dowód? Nie mam miary, nie mam zmierzyć, czyli zakładam sobie. Nie, ja nie pytam założenie, ja pytam, jest dowód. Dowód, myśleć proszę. A jak nie, to powrócimy znowu. Co mamy w kinie Alef? Brać. Co mamy w kinie Bet? Dawać. Czyli dwie przyjemności. Nikt nas nie zmusza. To jest nasz wybór. Z ciekawości, bo chcemy wiedzieć, która przyjemność jest większa. Jak widzimy, że przyjemność dawania jest większa? Po czym to widzimy? Ja powiedziałem. Może dlatego, że... A jak dojdziemy do tego, to wszyscy z was będą mogli to samo powiedzieć. Przepraszam, Ano? Kasia? Monika? Ula? Jesteście tu? A Mariola też odpowiedzi na to pytanie, kto powiedział, że to widzimy? Mamy też... Nie, ten którego, który daje, poszedł sobie. Nie chcemy go w tej chwili poznać. My teraz egoistycznie oceniamy, co nam bardziej,
co dla nas bardziej ważne? Jaka przyjemność jest większa? W jaki sposób widzimy tą ocenę? Bo to jest napisane przez to, że jest Phina Gimel. Bez tego nie byłoby Phina Gimel. Późna godzina widocznie do myślenia, prawda? Marek, co się dzieje z Phinie Bet? Jak ona się kończy? No kończy się tym, że zaczynamy się dusić, no bo już daliśmy wszystko, co poprzednio... A pomyśl tak trochę, czemu czeka, żeby, jeżeli to jest takie niedobre i przyjmować jest lepiej, to czemu się dusić? Nie warto wrócić z powrotem i brać? No to w następnej chwili zaczynam brać tyle, ile mogę dawać, no bo jak już... Ale to ci pokazuje przecież, że dawać to jest większa przyjemność niż brać. Bo jeżeli brać byłaby większa przyjemność, byś nie dawał, tylko brał. No tak. Czyli z czego widzimy? Z tego, że dochodzimy do duszenia się. Dokładnie, leżało pod nosem jak zawsze. I dlatego też powtarzałem, tak się kręciłem koło nosa. Czyli z tego absolutnie jest nam jasne, że nie ma nawet porównania tych przyjemności. Że przyjemność dawania jest nieporównywalna z przyjemnością brania, jest absolutnie większa. Bo wolę się dusić, niż przestać dawać. Dochodzę do stanu, że się duszę. I w ostatniej chwili zaczynam brać. Ale już jak jestem zmuszony, bo taką mam przyjemność zdawania, że nie chcę brać. Czyli trzeba mnie zmusić teraz do brania. Bo duszenie się to jest zmuszenie mnie. Gdybym się nie dusił, to mnie przestał. Chciałem ciągle tylko dawać, 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 dawać. Ale zmusza mnie moja pojemność, moje zapasy i wtedy biorę jako zmuszony. W jakim celu biorę? Żeby móc znów ponownie dawać. Żeby dawać, dokładnie. I jak się nazywa ten stan? Gimel. Gimel. A teraz, co się dzieje jeszcze przez to, że się ja duszę? Mamy tu jeszcze jeden efekt. W tym, że przestałem brać. Jaki jeszcze jest efekt? Może zrozumienie, że po prostu nie mogę dawać bez tego, że bez dostawania, czyli tutaj to jakby zrozumienie tej swojej niewystarczalności. Nie. Jeżeli bym tak myślał, to rozumie i nie ma dalej ruchu, ale powstaje mimo wszystko Phina Dalet.
Więc musimy znaleźć powód do zrozumienia, tego zrozumienia, że z niego powstaje Phina Dalet. Bo Gimel zrozumieliśmy. Odczułem w Bet, że większa przyjemność jest w dawaniu, ale dawanie muszę, ponieważ sam nie mam, muszę brać, żeby dawać. Ale z tej przerwy w braniu, co powstało znowu? Głód. Czyli co się stało? Jaka to była sytuacja? Gdzie była już, taka sytuacja? Gdzie była już ta sytuacja głodu? Ale. Na początku Phina Alef. Czyli powróciliśmy teraz po raz drugi na sytuację taką. I wtedy mamy takie prawo, które mówi propagacja światła i przemijanie powoduje powstanie naczynia odpowiedniego do zadania. Więc co się stało z naszym naczyniem? Znaczy, ja zaczyna już pragnąć. I to pragnienie tego otrzymywania. Czyli co, to znaczy? Powstała Phina Dalet. A co to jest Phina Dalet? Następne naczynie. Phina Dalet to jest dopiero naczynie, nie jest następne naczynie. To jest dopiero naczynie. Odpowiednie do zadania. Ale co to nam mówi? Co to znaczy to odpowiednie do, zadania? Jakie jest to zadanie? Kto pamięta, jakie zadanie jest naczynia? Kto nam przypomni? Zadaniem naczynia jest brać. W jakim celu naczynie zostało stworzone? Rozumiem, że opanowała nas amnezja. Żeby odczuwać rozkosz. A. Więc zadanie naczynia to jest otrzymanie rozkoszy. Więc co to będzie naczynie odpowiednie do zadania? Jakie brać, jakie dawać? Nie ma ani brania, ani dawania, tylko w jakim celu jest naczynie? Naczynie słyszeliśmy, jest, żeby była rozkosz odczuwalna. Czyli jakie to jest naczynie, które jest odpowiednie do działania? Odpowiednio duże. Okej, okay, i co jeszcze? Czyli pożądam wszystko, co to mówi?
co to wszystko jest? Czym to naczynie, o którym mówimy, różni się od miednicy albo od garnka? Czym? Chce być nieograniczone. Czym to, w takim razie, czym to naczynie, o którym mówimy, różni się od garka bez dna? Garnek też szyje. Chce być taką rurą, że jest maksymalnie tymi ścianami. No, garnek bez dna jest też rurą. Czym to się różni? Nie chcę mieć w ogóle ścianek. Też garnek nie chce ścianek. Czym to się różni? W czym jest to odpowiednie do zadania? A jakie jest zadanie? Przypomnij nam. Odczuwanie rozkoszy. Więc co będzie dla naczynia odpowiednie do zadania? Nieskończona wielkość. Mawiora, poszukaj pod nosem. Jeszcze raz. Jakie jest zadanie? Odczuwanie rozkoszy maksymalnej. Więc jakie naczynie będzie odpowiednie do zadania? Przyjmująca maksymalnie światło, maksymalną ilość światła. Jeszcze raz. Jakie jest żądanie od naczynia? Odczuwanie rozkoszy. Więc jakie naczynie musi być? Poszukaj jeszcze, Mariola, trochę bliżej nosa. A pod wąsami? Teraz zaczniemy liczyć zęby. Więc jeszcze raz. Jakie to naczynie ma zadanie? Tak, powtórz nam jeszcze raz. Jakie naczynie ma zadanie? Odczuwać maksymalną rozkosz. Więc jakie naczynie będziemy mogli nazwać, że jest odpowiednie do zadania? Takie, które cały czas będzie brało w nieskończoność i będzie tą rozkosz odczuwało przez to ciągłe branie. A dlaczego bierze? Nie ma stwórcy, wyszedł. Jeszcze nie wrócił. Bierze, bo inaczej by się udusiło. Więc dlaczego wyszło z Pchiny Alef? Więc dlaczego wyszło z Pchiny Bet? To się dusiło. A co teraz, utkwimy w Pchinie Gimel, czy pójdziemy dalej? Co się dzieje w Pchinie Gimel? Bierze tyle, ile może dać. Więc dlaczego wychodzi z Pchiny Gimel? No właśnie tego nie mogę zrozumieć za nic, bo bym siedział w Pchinie Gimel cały czas. Dlaczego za mało ładochy? Właśnie o to się pytam.
Jakby bilans był zerowy, to by się działo dalej pchnie byt. Co się stało pchnie byt? No zaczęło się dusić, to musiało zrezygnować. Oprócz tego zaczęło się dusić. Co to? To był jak gdyby powrót do pchiny Szołesz Alew, na początku pchiny Alew, tak? Czyli co tam było? Co jest w pchinie Alew? Co jeszcze oprócz tego żebiowe? Co jest w pchinie Alew? Chęć. Jaka chęć? Chęć otrzymywania. Jaka? Chęć otrzymywania przyjemności. Jaka? Mała. Ja nie wiem, czy słowo mała jest takie dobre, jak gdybyśmy użyli słowo słaba. Byłoby lepsze, nie? Tak. I zapomnimy o tym mała i wtedy potrafimy określić, co to jest pchina alew. Więc wiemy, że w chęci, że chęć w pchinie alew jest słaba, ale co jeszcze wiemy? To, że chcę ją zwiększyć poprzez zmianę tej chęci na dawanie zbrania. Nie, wiemy o tej chęci, że ona jest słaba i co jeszcze wiem? Nie do końca nas satysfakcjonuje. Co jeszcze wiemy o tej chęci? Postarajcie się myśleć więcej niż płaskaci, bo myślicie w jednym wymiarze. Postarajcie się myśleć przestrzennie. A ten, kto wydaje, jeszcze tam dalej w kinie. Wszedł może do pubu po drodze. Co wiemy o tej chęci w kinie Alew? Wiemy, że jest słabiutka. I co jeszcze? Co wiemy o nim? Niewystarczalna jest. Tak, zadowala się tą swoją słabą taką siłą. Ale co wiemy jeszcze o tym? Co wiemy jeszcze o tym? No to, że nie daje do końca nam tej rozkoszy, którą byście chcieli, bo jakby dawała taką rozkosz. Nie może, bo jest za słaba jeszcze. Ale co wiemy jeszcze? Że jest nieograniczona. Że jest równa dokładnie na przestrzeni, jeżeli się patrzymy w przestrzeni, to ona osiąga całą nieskończoność. Tu nie ma jeszcze dla siebie, czy nie dla siebie. Czy to nam jest zrozumiałe, że ona jest na całej nieskończoności?
A co jest w Gimel? Czym różni się Gimel od Alef? Czemu się zawęża? Pobierze tyle, ile może dać. Czyli ograniczenie. Ale co się teraz dzieje? Tam była słabiutka. Jaka tutaj jest? Mocniejsza. Dlaczego tu jest mocniejsza? No bo chce być dawana, czyli jakby musi wziąć tą porcję silniej, żeby móc ją znowu wyrzucić. Bo chce dawać, czyli już doznała tej większej radości z dawania. Więc teraz już pożąda to do dawania. To już jest pożądanie. To już nie jest taka prosta chęć. A, dobrze, że jest, nie? To już teraz pożąda, czyli co się z nią dzieje? To się dzieje w Gimel i co jeszcze się z nią dzieje? To pożądanie się zwiększa. Pożądanie do czego? Pożądanie... Do całej reszty, która była pchnia Alef, czyli do całej nieskończoności. Teraz już pożąda wszystkiego, co było pchnia Alef. Czyli w Chinie Alef była cała nieskończoność, ale nie było pożądania. Nawet nie było zauważalne, co tam jest. W Chinie Dalet, jak jest to pożądanie, to naczynie już jest przed światłem. Naczynie już oczekuje. Czego oczekuje? Tej rozkoszy. Dokładnie, więc jakie to naczynie jest, które będzie odpowiednie do zadania? Nieskończone. Jasne, że nieskończone, ale jakie? Jakie jest założenie? Jakie to naczynie musi być? Pożądające rozkoszy. Jeżeli jego zadaniem to jest przyjmować rozkosz, odpowiednie do zadania jest takie, które pożąda tej rozkoszy, pragnie tej rozkoszy. I jak nazywamy tę sytuację? Chyna Dalet. Chyna Dalet. Chyna Dalet, rozumiemy, że to jest już wszystko zamknięte. Wszystko jest integralne, czyli jest jedna całość. Absolutnie wszystko jest już doskonałe.
bo mamy z jednej strony emanującego, który daje tą rozkosz i z drugiej strony mamy naczynie, które tej rozkoszy pragnie. I są dokładnie tej samej wielkości, czyli nieskończone. Przepraszam, ale jakąś przerwę w internecie miałem. Słychać mnie? Słychać. Okej, do którego momentu było mnie słychać? Że tkwi niedalet mamy tą doskonałość. Mamy emanującego i mamy to nieskończone naczynie, które pożąda po prostu maksymalnie. Czyli jeżeli byśmy się teraz patrzyli na to i porównali z tym, co mamy Bereshit napisane, w tym momencie mamy te dwa określenia o tych dwóch światłach. Słońcu i Księżycu, które zostały stworzone w tej samej wielkości. To jest dokładnie ta sytuacja. Ale co się działo w Chinie Bet, pamiętamy. Ta różnica, która powstała, odczuwanie pomiędzy tymi dwoma przyjemnościami. W Chinie Gimel brakowało nam całej nieskończoności, bo powstało ograniczenie. Biorę tylko, ile potrafię emanować. W Chinie Dalet znowu biorę. W Chinie Dalet tylko biorę, więc mam to porównanie, bo, i ponieważ pamiętamy, że każda pchina składa się też z poprzednich, więc mamy też pamięć tego, co było z samym dawaniem. Mamy też te wszystkie stany, jakie powodują właśnie te pchiny, czyli mamy ten martwy, roślinny, zwierzęcy, mówiący i ten, który jest w tej chwili dla nas zasłonięty. Ale też rozumiemy, że wszystko, co istnieje, ten mówiący to robi. Ten mówiący, który już odczuwa w sobie działanie tego punktu. Że wszystko, co istnieje na tym materialnym świecie, jest jedynie ubraniem dla duchowego. Więc mamy też ten punkt, który nie ma swojej litery, czyli to jest ten duchowy. I wtedy, co dzieje się z tym naczyniem w Chinie Dalet? Powstaje to w nas ten niegodny. Bo widzimy różnicę pomiędzy nami a biorącymi, a tym dającym. I to znaczy, że te dusze chciały się ozdobić, bo chcą tak w Chinie Bet być dający. W jaki sposób to się dzieje? Ktoś pamięta? W jaki sposób wykonujemy to? Niezły pamiętam. Okej. Okay. Robimy cimcum ale. Co to jest takiego? Kto pamięta? Stawiamy ten ekran. W jaki sposób? Z czego powstaje ten ekran? I gdzie go stawiamy?
A co to jest ta chęć dla siebie? To jest słuszne, co powiedziałeś, tylko co to jest takiego, ta chęć dla siebie? Dokładnie, naczynie. Więc rozumiemy, że chęć otrzymywania to jest absolutnie coś prawidłowego. Bo jeżeli światło chce dać to błogosławieństwo, to my chcemy wziąć i to jest prawidłowe. Co jest nieprawidłowe? Że tylko dla siebie. Właśnie kierunek tego, intencja tego, kawana jest nieprawidłowa. W jaki sposób widzimy, że to jest nieprawidłowe? Odczuwając tą odwrotność swoją. Tego nie odczuwamy. W jaki sposób widzimy, że to jest nieprawidłowe? Dokładnie, bo nie ma nigdy napełnienia. Czyli ta rozkosz nie jest odczuwalna bez przerwy, ona jest chwilowa. A naczynie przecież zostało zrobione do odczuwania przyjemności, nie chwilowej, tylko do odczuwania przyjemności nieskończonej. Czyli jeżeli bierzemy dla siebie, to naczynie zamyka się razem z wypełnieniem. I wtedy potrzebujemy następne naczynie. Bo jak jestem głodny, to znaczy mam naczynie. Zaczynam jeść i głód się zamyka. I jak już nie jestem głodny, nie ma tego naczynia. Wszystko tak jest w tej rzeczywistości, jeżeli to kierujemy dla siebie. Nieważne, co by to było. Więc co znaczy wtedy robimy ten cimcum alef? Co to takiego? Zaczynamy brać mniej. Selekcji nie robimy. To nie jest cimcum. Selekcja to nie jest cimcum. I tutaj dalej nie ma dającego, bo dający skończył pchnie dalej. Dla niego wszystko już jest absolutnie doskonałe. To jest wtedy dla niego, to się nazywa malchut w nieskończoności, malchut Ein Sof, i jego działanie w tej chwili się skończyło. To wszystko jest już nasze działanie, bo my uważamy siebie za niegodnych. My chcemy być wspólnikami tworzenia. To co prawda jest wszystko jego zamysłem, nie naszym. Ale nam pozostaje to wykonanie, bo inaczej byśmy cały czas pozostali w tym wstydzie i nie potrafili istnieć. Bo jesteśmy bardziej rozwinięci niż zwierzęta. I nie potrafimy przyjść tam do kogoś i bez końca się obżerać. Zwierzę nie ma z tym żadnego problemu. My mamy.
Więc co takiego jest Cimcum Aleph? I czym to się różni od Pchiny Aleph? Cimcum Aleph to odmawiam sobie wszystkiego, a Pchina Aleph to chcę wszystkiego. Na końcu Pchiny Aleph też odmawiam. Mówię, chcę spróbować przyjemności z dawania. Czyli w Pchinie Aleph ja jestem pełny, bo inaczej nie miałbym co dawać w Pchinie Bet. A co się dzieje w Cimcum Aleph? Ograniczą branie dla siebie. Co rozumiesz przez ograniczą? Dobiorę mniej dla siebie. A, czyli dopóki jestem głodny, to jem. A jak przestaję być głodny, to już nie jem. Więc co za różnica? Nie zaspokajam całkowicie swojego głodu. Biorę tylko tak troszeczkę, żeby ten głód czuć. Więc zamiast nieskończonego naczynia będę miał tylko kawałeczek naczynia. Czyli w tej chwili obrzynam pchinę dalej. Bo ona jest przecież całym naczyniem. To jest malkut nieskończoności. Chyba nie tak. Zanim ją z powrotem zwróciłem sobie, teraz ją ograniczać? Chyba coś nie tak. Więc nie ograniczam. Ale co? Jeszcze nie mamy tego naczynia nawet. Cimcum Aleph nie jest jeszcze naczynie. Naczynie powstaje w efekcie. I ono nie może powstać z ograniczeń. Ona nie może powstać z tego, że już nie jestem głodny. Bo jak już nie jestem głodny, to nie pożądam. Ono musi wykorzystać całe pożądanie. Bo ono powstaje właśnie dzięki całemu pożądaniu. Czyli jaka jest różnica pomiędzy Pchiną Aleph i Cimcum Aleph? Że w Pchinie Aleph mam cały, pełny brzuch, ale mało tego chcę. A w Cimcum Aleph? Jestem głodny. I bardzo chcę. Ale, ponieważ to może być tylko dla siebie, nie biorę. To stawiam tą przykrywkę, ten ekran. Ten filtr. Jestem głodny, ale nie biorę. To nie mowa tylko o jedzeniu. To nam jasne.
Teraz z drugiej strony brać dalej ja chcę. Czyli mam w tej chwili dwie siły. Jedna to jest siła mojego sprzeciwu, żeby to było dla siebie. A druga to jest chęć brania. Czyli mam dwie siły. Jak się nazywa połączenie dwóch sił? Wektor. Więc ten ekran, ten filtr, to zamknięcie jest wektorem tych dwóch sił. I dlatego ekran ma też dwa określenia. Kashiut, czyli twardość, i aviut, czyli natężenie. Kashiut, twardość, jest spowodowana tą siłą mojego oporu, że nie chcę, żeby to było dla siebie. A wiód siłą pożądania, w której pożądam to błogosławieństwo, które daje mi dający. I co powstaje z tego? Światło, które przychodzi, nie wchodzi, tylko się odbija od ekranu, który, gdzie jest postawiony ekran? Ekran może być postawiony niezależnie od niczego? Jak myślicie? Dokładnie, napchnie dalej. Ekran nie może być bez pchiny dalet, on musi być na czymś. A jedyne co mamy, to jest pchina dalet. Więc też odpowiednio do tego, że pchina dalet składa się z pięciu pchin, mamy też ochozer, czyli to światło powracające, powraca w pięciu różnych możliwościach. I o tym już chyba dalej pójdziemy następnym razem. Jakieś pytania? Czy to wszystko było zrozumiałe tym razem? Pytania? Czyli w Chinie dalej ten wstyd zadecydował, tak, że już nie chce brać dla siebie tą zmianę tej kawany. To może być wstyd, a może być też coś takiego. Jednocześnie te dwie siły. Bo to może nie tylko wstyd, ale też już to wewnętrzne przekonanie, które, bo ten wstyd nie za bardzo tak odczuwamy, bo nie mamy jeszcze tego efektu w nas, że naprawdę się wstydzimy. Bo gdyby on tylko chciał dać więcej, zawsze jestem gotowy wrząść, nie? Ale już
samo zrozumienie, że nie potrafię dojść do wypełnienia w chęci dla siebie. Z tego miejsca zaczynam pracować. Nie muszę już czekać na ten wstyd. Czyli z tego właśnie zrozumienia. Mogę się wstydzić tego, że mam się cieszyć cały czas, a nie potrafię. To też jest wstyd. Jestem tym naczyniem, które jest zrobione dla otrzymania rozkoszy jedynie, a ja nie potrafię. Czyli jeżeli bym chciał się wstydzić, choćby z tego jest wstyd. Że nie potrafię być tym naczyniem odpowiednim do zadania. Te siły są jednocześnie. Bo z jednej strony chcę brać, a z drugiej strony nie chcę brać dla siebie. Dziękuję. Proszę, nie, to odpowiedziałem Marioli. Więc to muszą być we mnie dwie siły. Nie, że je my widzimy jednocześnie. Sił my nie potrafimy widzieć. My potrafimy widzieć tylko skutek sił. Siły należą już do tego, co nie widzimy jeszcze. Bo to już jestem duchowy. Ja muszę odczuwać, być pomiędzy dwoma rozdzielającymi mnie siłami. Odczuwać z jednej strony, że pragnę brać, a z drugiej strony blokować, że to ma być dla mnie. Jasne, Mariola, z tymi siłami? Okej, dobrze. Jeszcze jakieś pytania? To proszę. Proponuję to wysłuchać więcej niż raz przed następnym spotkaniem, czyli macie na to jutrzejszy dzień i też pojutrze do spotkania, więc jeżeli powstaną jakieś pytania, warto je zadać, bo to musi być absolutnie, dokładnie, nie tylko zrozumiałe. Ale to musi być też już jako coś absolutnie dla was, nawet nie mam określenia słowa na to. To ma być głęboko. Oczywiste. To nawet więcej niż oczywiste, bo jeżeli tam pamiętamy, to mamy w każdym takim naczyniu mamy głowę i ciało. Więc to musi już wejść do ciała, nie tylko żeby to było w głowie. Bo to jest dokładnie jak z jedzeniem. To, że się patrzy na talerz, to, że biorę już ten kawałek na widelec i wsadzam do ust, jeszcze organizmowi nic nie da. Dopiero jak to połknę i to strawię, dopiero wtedy jest tego pożytek. Dokładnie to wszystko, co mówiliśmy. To musi zostać strawione. Dziękuję, do usłyszenia.